funkcjonariusze w tym wypadku zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Podczas tej kontroli drogowej policjant, który podchodził, przedstawił się, poprosił o dokumenty, które są do sprawdzenia. Ponadto zapytał o wyposażenie pojazdu. Kierująca wyszła z pojazdu na polecenie funkcjonariusza, otworzyła bagażnik, pokazała swoje wyposażenie. Następnie policjant poprosił, polecił pani, żeby z powrotem wsiadła do auta, a sam udał się do pojazdu, żeby zapisać to w notatniku służbowym oraz sprawdzić kierującą w systemie informatycznym. Kontrola została zakończona. Jak zauważyliśmy, również drugi funkcjonariusz uczestniczący w tej kontroli cały czas asystował swojego kolegę.